Kiedy nagrywamy ten odcinek prawa kanonicznego w pigułce, za oknem jest aura listopadowa. To jest taki czas i taki miesiąc, kiedy nasze myśli częściej niż zwykle biegną w stronę naszych bliskich zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, modlimy się za zmarłych, ale pewnie dużo częściej zdarza nam się uczestniczyć w pogrzebach w różnych porach roku. Bo pogrzeb jest tym czasem i tym momentem, w którym żegnamy się z naszymi bliskimi. To taka granica między życiem doczesnym a wiecznym przeprowadzamy zmarłego, jak to zwykliśmy mówić, na drugą stronę życia. Towarzyszymy mu z dwóch powodów. Po pierwsze, dziękujemy za dar jego życia, a po drugie, jest to także modlitwa wstawiennicza kościoła modlimy się za tego zmarłego bo nikt bez nas nie jest wolny od winy, wskutek ludzkiej słabości popełniamy grzechy, a modlitwa wstawiennicza Kościoła pomaga się z tych grzechów zmarłemu oczyszczać. Ofiarujemy za niego msze świętą, ofiarujemy modlitwy po to, żeby mógł się zbawić. Ale są takie momenty, kiedy Kościół może odmówić pogrzebu katolickiego. Czy może i kiedy może? Tak, są takie sytuacje, kiedy może odmówić pogrzebu katolickiego. Co do zasady, prawo kanoniczne powiada, że pogrzeb katolicki, pogrzeb kościelny odnosi się do tych wiernych, którzy byli za życia w pełnej komunii z Kościołem. Co to znaczy pełna komunia z Kościołem? Są trzy rodzaje więzów, które wiążą wiernego z Kościołem: wiara, sakramenty, i zwierzchnictwo Kościoła. Wiara, którą wyznajemy, tak jak podaje nam do wierzenia Kościół, sakramenty, które przyjmujemy w Kościele, i zwierzchnictwo biskupa Rzymu i biskupów, którzy stoją na czele Kościołów diecezjalnych to są te więzy, które łączą nas z Kościołem. Jeśli gdzieś na jednym, drugim lub trzecim polu pojawiają się jakieś problemy, może dojść do takiej sytuacji, kiedy można odmówić komuś pogrzebu katolickiego? Są dwie zasady, które decydują o tym i kierują tymi decyzjami ludzi kościoła. Po pierwsze, pogrzeb katolicki, pogrzeb w ogóle, jest tym, co odnosi się do sakramentalnej rzeczywistości Kościoła. Sam pogrzeb sakramentem nie jest, jest sakramentalium, ale sprawujemy go najczęściej w czasie mszy świętej. Sakramentalna natura Kościoła, uczestnictwo w obrzędach, które Kościół sprawuje. A druga zasada to ta, że Kościół szanuje wolność człowieka. Jeśli człowiek za życia swoim życiem dał do zrozumienia, że nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, albo wprost negował e, prawdy wiary Kościoła, wtedy e, sam zdecydował o tym, że poniekąd nie chce mieć z tym Kościołem nic wspólnego, więc trudno niejako na siłę tego człowieka e, grzebać według sposobu katolickiego. A zatem, kto może być pozbawiony pogrzebu katolickiego? E, Apostaci, heretycy, schizmatycy. Apostazja, herezja i schizma to są e, przestępstwa. Dwa pierwsze z nich przeciwko wierze, a trzecie przeciwko właśnie e, zwierzchnictwu Kościoła. Apostata to ten, który po chrzcie zupełnie porzuca prawdy wiary, odłącza się od Kościoła. Czasem czyni to formalnym aktem, e, wypisując się z Kościoła, składając formalny akt. Jak to zwykliśmy nazywać akt apostazji, chociaż w rzeczywistości apostazja to coś wiele szerszego niż sam formalny akt. Heretyk to ten, który neguje prawdy wiary, może nie wszystkie tak jak apostata, ale przeciwko jakimś prawdom wiary występuje, sprzeciwia się im, czasem publicznie to głosi, po to, żeby ta herezja wyszła niejako na jaw, to właśnie musi być ktoś, kto to usłysza, więc wtedy. Staje się tym, kto dopuszcza się Herezy, a schizmatyk to ten, kto nie chce uznać zwierzchnictwa biskupa Rzymu nad Kościołem, albo nie chce trwać we wspólnocie z wierzącymi, którzy to zwierzchnictwo uznają. Jeśli ktoś z takich osób popada w jedno z tych przestępstw, to jest to podstawa do odmówienia mu pogrzebu. Nie dlatego, że Kościół chce go ukarać, ale dlatego, że on sam swoimi decyzjami, swoim sposobem życia wprost niejako z tego zrezygnował w swojej wolności. Prawo mówi też o innych jawnych grzesznikach, czyli osobach, które w sposób yy, publiczny, w sposób dla wszystkich wiadomy, żyją w taki sposób, który nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. I jeśli byłoby to obciążone tym, że. Ktoś może zgorszyć się, że taki oto człowiek, który przez całe życie występował przeciwko Kościołowi, niejako negował jego naukę, jest teraz przez Kościół grzebany w sposób katolicki. Są to bardzo trudne czasem tematy, bardzo trudne decyzje. Oczywiście każdy w Kościele, dopóki żyje, ma prawo do nawrócenia, i ci wszyscy, o których mówiłem, którzy mogą być pozbawieni pogrzebu katolickiego. Mogą w którymś momencie życia, czasem w ostatnim momencie życia, dać jakiś objaw żalu, pokuty, znak, który będzie świadczył o tym, że żałują tego, co robili, żałują życia w taki sposób, w jaki żyli, i wtedy nawrócenie tej ostatniej godziny może być podstawą do tego, że taki człowiek, mimo że jego życie w jakiś sposób przeczyło wierze, w tym momencie. Dostępuje tej łaski nawrócenia. Znamy przecież doskonale historie i okoliczności, które towarzyszyły śmierci Chrystusa. Ten łotr, który wisiał obok, w ostatniej chwili nawrócił się i Jemu Jezus obiecał: jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. A zatem trzeba pamiętać o tym, że ci, którzy życiem swoim niejako przeczą wierzę, narażają się na to. Że sami pozbawiają się niejako tego pięknego daru, jakim jest modlitwa Kościoła, celebracja, która ma największe znaczenie. Kwiaty zwiędną, znicze zgasną, a modlitwa pozostanie. Dlatego warto już za życia myśleć o tym, jak się kiedyś z nim pożegnamy.